Hey everybody, this is Shamika Copeland. I'm very excited to be coming back to Poland. The last time I was in Poland, I was pregnant with this guy. So that's been a while because he's 5 now. So I'm really, yep, you were in my belly. So I'm really looking forward to coming back. It's going to be so much fun. Please come on out to Suwałki to see us. Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Ponad 11 700 uczniów suwalskich szkół nie poszło dzisiaj do szkoły. Wraz z nimi wakacje rozpoczęło ponad 1200 nauczycieli. Miniony rok szkolny był kolejny raz sporym wyzwaniem. Tym razem pandemia znacznie mniej krzyżowała plany realizacji programów nauczania, ale w drugim półroczu pojawiła się w Suwałkach spora grupa wojennych uchodźców z Ukrainy. Wraz z matkami do miasta nad Czarną Hańczą przybyły dzieci i młodzież w wieku szkolnym. W 4 suwalskich szkołach bardzo sprawnie przyjmowani byli ukraińscy uczniowie, a personel placówek oraz społeczność uczniowska robiła wszystko, by młodzi ludzie z sąsiedniego kraju poczuli się dobrze w szkolnych społecznościach. W 4 placówkach szkolnych zorganizowano oddziały przygotowawcze. Mimo bariery językowej udało się stworzyć warunki do możliwie normalnego funkcjonowania naszych gości w polskim systemie edukacji. To niewątpliwie zasługa kadry pedagogicznej, dyrektorów szkół i młodych suwałczan, którzy z dużą empatią przyjęli nowych kolegów i koleżanki. Wszystkim członkom szkolnych społeczności życzymy, by wakacje były pełne przygód, niezapomnianych wrażeń, ale też, by były bezpieczne. Bawcie się dobrze!